Długo zastanawiałem się, jak podejść do tego przemówienia. No i tak doszedłem do wniosku, że nie będę tutaj Państwa zbytnio zanudzał takim przydługawym przemówieniem, więc po prostu chciałbym życzyć wszystkiego dobrego. Dziękuję. Oczywiście. No ale jak to taki cringe'owaty żart, ja jestem z tego znany. Jak widać właśnie przypadła mi rola błazna tutaj tego weselnego. Udało mi się wyeliminować konkurencję, a była spora, tam pozdrawiam chłopaków z tyłu. Zanim przejdziemy do najważniejszego momentu, czyli przysięgi, chciałabym podzielić się z Państwem kilkoma myślami na temat teorii względności. I zacytuję tutaj oczywiście Alberta Einsteina. A jak się popnę? On już nie może! No mogę! Go. Ja ci mogę na tą trampolinę jeszcze rzucić i skakać znowu jak chcesz. Nie ma problemu. Grawitacja nie może być odpowiedzialna za to, że ludzie się zakochują. Jak można wytłumaczyć prawami chemii i fizyki tak ważny biologiczny fenomen, jakim jest pierwsza miłość? Kiedy położysz rękę na gorącym piecu, ta chwila będzie wydawała się wiecznością. A kiedy spędzisz godzinę z ukochaną osobą, upłynie jak minuta. I to właśnie jest teoria względności. Nie zmieniajcie się. Rozśmieszajcie się. Serca biorę Ciebie, Jakubie, za męża. Przysięgam Cię kochać, wspierać i troszczyć się o Ciebie. Obiecuję Ci być zawsze Twoim prawdziwym przyjacielem. I nie mogę się doczekać, aby spędzić z Tobą resztę mojego życia.